Siemano widzowie, dzisiaj witam was w grze Doors Roblox, która polega na tym, że będziemy przechodzić przez 100 drzwi. Ale w międzyczasie przechodzenia przez te kolejne drzwi, po drodze będą na nas czekać pułapki, potwory, duchy, jumpscary, w skrócie krzyk, moje darcie mordy, moje obsrane gacie, czyli to, co kochacie najbardziej. Przed rozpoczęciem tej gry chciałem was szczerze poprosić o zostawienie lajka, komentarza, no i jeżeli zasłużyłem, to może nawet udostępnienia do znajomego. Bez przeciągania lecimy do odcinka. Pou! Otwieramy pierwsze drzwi i rozpoczynamy naszą przygodę. Co będzie na nas czekać? Nie wiem. Co my tu mamy? Nawet nie wiem, co to jest. Ktoś ciągnął za klamkę tych drzwi. Czy ja mam się bać? Mamy dwie szafy, trzy szafy nawet. Otworzyły się piąte drzwi. Jeżeli tak będzie wyglądać ta gra, to easy. Ale wiem, że nie będzie. Już zaczynam mieć ciarki i już zaczynam się naprawdę bać. Szafa. Kasa. Mam już 80 monet. Nie wiem, co mogę za nie kupić. Mam nadzieję, że... na przykład uniknięcie jumpscare'a. O, to było niezłe. O Boże, o Boże. O, okej. Okej, ta gra będzie ostra. Dziewiąte drzwi. Wow, okej. Tutaj już inny wystrój. Tutaj już jest cicho. Tutaj już są fioletowe ściany, a nie zielone. Światła. Tu już trochę ciemniej. Uwaga, I znowu wracamy do zielonych drzwi. Do zielonych ścian. Uwaga, co my tu mamy? Kurczę, naprawdę się boję. Mam zapalniczkę, ale na razie nie będę jej używał. Ona pewnie przydaje się do ciemnych pokoi. Nie wiem dlaczego, ale to biurko świeci się na niebiesko. Jako jedyne. Troszeczkę to dziwne. Co to? Wow. Okej. Słyszę... Yo, to jest magia. Nie pal. Klucz 011. Przeszedłem już wszystkie te pokoje. Mamy klucz do 11 i lecimy. Uwaga. Pokój 11. Nie ma tutaj kompletnie nic. Z jakiegoś powodu się tego nie przestraszyłem. Co? Co to było? Zapal. O, stary. Do wszystkich, którzy mówili, że Roblox nie może być straszny. Może. Bardzo może. Okej? Okej, jesteśmy... Jesteśmy z powrotem w... Słyszę magię. Nie włączaj, nie włączaj. O! Nie bij mnie. Pokój 14. Mamy klucz do pokoju 14. Mogę to spojrzeć? Ten obraz nazywa się Homestead. 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 Homestead! Mamy klucz do pokoju 17. Boję się. Jakby co, gdzie jest najbliższa szafa? Tu jest najbliższa szafa. Uwaga. Odsuwamy się. Jest ok. Jest light. Light, że nie światło, tylko light, że... Luz, ale light w sensie światła też pasuje, bo jest światło. Ja już widzowie jestem napięty. W sumie nie chce mi się ich zbierać. O, znowu mi spadła lampa. Potrzebujemy klucza. 19. Gdzie mogę znaleźć... ale ja tam nie idę, bo ja muszę najpierw iść do 19. Uwaga. Pa. Ktoś tu jest? Za długo chyba nie można siedzieć w szafie. Ale się przestraszyłem. I nie mogę tu jednak iść. O.
O, ale mam zawał. Miałem. Nie spodziewałem się tego. Widzowie, jeżeli wiecie, co oznaczają takie niebieskie rzeczy, dajcie mi znać w komentarzach, bo ja naprawdę nie wiem, a bardzo bym chciał wiedzieć na przyszłość, jeżeli miałbym robić następny odcinek z tej gry. Musimy sprawdzić te wszystkie pokoje. O, maszyna do pisania. Droga Elizo, piszę do ciebie ten list, gdyż serce moje pragnie z tobą połączenia. Tęsknota za tobą tworzy pustkę w sercu. Proszę, spotkajmy się o północy przy rzece. Proszę, dodaj mnie na Facebooka. Twój Adam. Okej, wracamy do rzeczywistości. Trochę się odkleiłem. Potrzebujemy klucza. Okej. Klucz 27. Mamy go. Dobra, nie będziemy już tracić czasu na szukanie tych monet. Dlaczego te drzwi się otworzyły same? Dobra, nieważne, jestem idiotą. Uwaga, 27. Jestem przygotowany na wszystko, co tam mnie czeka. Bardzo pusty pokój. O, ktoś pukał. Bardzo ciasny pokój. Dzień dobry. Walizka. Zabite drzwi, zabite drzwi. Zabite drzwi, zabite drzwi. Drzwi otwarte, ale bez klamki. Okej. Pokój 29. Boję się, boję się, boję się. Dobra, już się nie boję, bo już się uspokoiło. Ale się bałem przez chwilkę. Okej. Zapalniczka. Ale mamy problem, bo nam się kończy. Musimy kucnąć. Potrzebujemy nowej zapalniczki. Pak. Padła nam. Padła nam zapalara. Padła nam zapalara. Troszeczkę się boję. Uwaga. Drzwi się już otworzyły same, ale ja potrzebuję zapalniczki. Muszę szukać po szufladach. Boże, i teraz nigdzie jej nie będzie. A gdzie tutaj są następne drzwi? Okej. Dobra, już wiem, o co chodzi, już wiem, o co tutaj chodzi. Muszę. Czy mogę to położyć na stół? Na chwilę? Nie mogę. Już wiem, o co tu chodzi. Jak mogę to zrobić? Halo? A, czekaj, mogę to tak wymienić? Dobra. Ten obraz trzeba dać tutaj? Nie. Tu? Nie. Ten obraz jest wysoki, więc trzeba go dać tu. Ten obraz trzeba dać tu. A ten obraz trzeba dać tu. I teraz pojawią nam się drzwi. Dokładnie, jesteśmy 300 IQ. Pokój 32. Okej. O nie, i znowu jakiś jumpscare, i znowu jakiś jumpscare, nie? Na pe... O, 33 na... Nie mogę tam wejść. A jednak mogę. Ale nie mam zapalniczki. Nie mam zapalniczki. Praktycznie nic nie widzę. Czy ja tracę życie będąc w ciemności, kiedy nic nie widzę na przykład? Czemu tu jest oko? Nic nie widzę. Totalnie nic nie widzę. Chodzę przy ścianie, żebym. A! Co jest? Te oczy są creepy. Fuck, dajcie mi zapalniczkę, błagam. Zapalniczka. Tutaj nie ma żadnego przejścia. Co ja mam zrobić w takim razie? A, tu jest przejście. Pokój 35. Siema. Pokój 35.
Okej, nie przestraszyłem się tego jakoś, bardziej się zdziwiłem i zszokowałem. Te oczy są creepy. Pokój 36. O nie, znowu fuck, znowu jumpscare. To może być koniec gry. Na sam koniec chciałem jeszcze raz was tylko poprosić o to, żebyście zostawili suba i dzwoneczek, jeżeli jesteście nowi i jeżeli podoba wam się content na tym kanale. Tymczasem życzę wam miłego weekendu. Widzimy się za tydzień w piątek w kolejnym filmie na tym kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia. Siemano!